Porozmawiamy na temat tego, jak prawidłowo ustawić komputer u siebie lub laptopa. Ale tutaj nie chodzi o to, aby dobrze ustawić go w ten sposób, że jest Wam do końca wygodnie. Oczywiście staram się poruszać tematy takie ku zdrowiu. I tutaj Wam powiem o kilku bardzo ważnych zasadach, o czym nie przeczytacie, jeżeli kupujecie sobie jakiś komputer, jakiegoś laptopa. Tego Wam nikt generalnie nie powie, aczkolwiek z tego, co słyszałem, uczą go a przynajmniej uczyli kiedyś, na zajęciach informatyki, coś o tym wspominali. Czyli jak go ustawiać tak, aby było zdrowo zarówno dla oczu, kręgosłupa, jakich zasad należy przestrzegać. A temat jest niezwykle istotny, bo większość z nas, no przecież większość z Państwa ogląda mnie w tej chwili gdzie? Na komputerze. Potem jakaś część oczywiście na tabletach i na komórkach. Tych po statystykach widzę, ale około 90% ludzi, osób patrzy w komputerze. I to jest niesamowicie istotne, dlatego że większość z nas, czyli użytkowników internetu, tak naprawdę często robi coś, co jest niedobre. Niestety ja także nie do końca robię to, co się powinno ku zdrowiu. I o czym warto tutaj wspomnieć, może zacznijmy temat. A mianowicie, jak ustawić komputer prawidłowo? Oczywiście komputer, ja to nazywam wszystkie takie typy jak laptop i ten komputer stacjonarny. Już nie wliczam w to do końca tabletów, bo to jest troszkę inna bajka. Natomiast oczywiście dla komfortu zdrowia, oczu i tak dalej, prawidłowe ustawienie monitora. I to jest super istotna sprawa, bo tutaj przeczytacie, nie można go ustawić do słońca, czyli ekranem ku oknu. Dlatego, że pojawi się taki problem jak refleksy na nim oraz ekran będzie dosyć ciemno wyglądał i na nim guzik zobaczycie. Będziecie naprawdę musieli się przyglądać, tam wychylać mocniej, coś tam spróbować przeczytać. I oczywiście, jeżeli macie odsłonięte okna, ustawienie go monitorem do okna, czy laptopa, czy tego monitora typowego jest totalnie kiepskim rozwiązaniem i to by było na pewno niepolecane i dla zdrowia jest niedobre. Kolejna sprawa. Jak go ustawić? Na wysokość prostej głowy, czyli jak sobie siedzicie, tak jak ja teraz i mam laptopa tak, no to generalnie mogę powiedzieć, że jest nieźle. Dlatego nieźle, że ja nie muszę tam głowy robić tak, żeby tam się dochylać, bo mogę sobie mieć wyprostowaną. No nie mam komputera stacjonarnego, tylko mam starego Optimusa, no ale chodzi o to, żebyście jak siedzicie na krześle, powiedzmy, że ja siedzę na krześle biurowym, a nie turystyczno-wędkarskim, to musicie mieć głowę wyprostowaną, czyli prosto siedzieć, prosty mieć kręgosłup i siedzieć w pozycji prostej, myszka tam, w której ręce trzymacie i nie musicie robić tego do przodu, tego nachylania, żeby coś czytać, czyli monitor jest na idealnej wysokości, tak, abyście, powiedzmy sobie, środkiem waszych oczu jechali w środek gdzieś ekranu tego monitora, natomiast nie w sposób taki, że on jest poniżej tej waszej linii, że musicie robić tak cały czas, jeszcze się dogarbiać, albo znowu dużo wyżej i znowu tam się gdzieś odsuwać i jakoś tam specjalnie wyginać, żeby dobrze widzieć monitor. Macie siedzieć w pozycji prostej, wasza głowa, kręgosłup tutaj przy szyi ma być wyprostowany i macie widzieć wszystko idealnie, jak siedzicie prosto. Nie musicie tam rozrobić specjalnych jakichś żadnych wygibasów, aby widzieć wszystko to, co jest na monitorze. I część z Was już pewnie myśli, no co robić, żeby to wszystko dobrze widzieć. I tutaj pojawia się druga sprawa, a mianowicie odległość siedzenia Waszej osoby, a dokładniej odległość Waszej głowy od monitora. Aby wszystko ogarniać, co jest na monitorze, musicie być na jego odpowiedniej odległości. I ta odpowiednia odległość wynosi około pół metra. Pół metra to jest taka odległość, nie tylko ze względu na to, aby cały ten monitor widzieć i wszystko fajnie ogarniać wzrokiem bez ruszania głową specjalnego. Tutaj chodzi też o radiację. Monitor, jak wiecie, nieważne czy ten LCD, LED-owy, stary kineskopowy czy jakikolwiek, one radiację mają. Tutaj nie chodzi oczywiście o promieniowanie jakieś radiowe czy coś takiego specjalnie. Chodzi o te błyski. Czyli jak się zmienia, powiedzmy sobie, obraz, powstają różne błyski. I jeżeli pół metra siedzicie od tego monitora, no to już tutaj nie mają one wpływu tak na wasze oczy. Jakbyście siedzieli blisko, pomyślcie, jakbyście sobie blisko ekranu siedzieli i wam te błyski, jakiś jeszcze film z wybuchami byście oglądali, czy
coś, gdzie dużo błysków powstaje naraz, to te wasze oczy by się szybko tak spieprzyły, że byście mogli być zaskoczeni. Że byście mogli sobie po miesiącu po prostu oczy tak zwalić, żebyście musieli grube okulary nosić. Jakbyście byli bardzo blisko tego, bo te błyśnięcia, one w pewnym sensie, powiedzmy sobie wam, powiem to w cudzysłowie, one w pewnym sensie jakby wam wypalały ten wzrok, przez co będziecie widzieli coraz gorzej. Dlatego odległość odpowiednia od tego, tych błysków, tego monitora jest nie tylko ze względu na jego ogarnianie całego wzrokiem, ale też ze względu na zdrowie oczu, bardzo ważna. Oczywiście tutaj chodzi o radiację na oczy. Kolejna sprawa, bokiem. Ustawienie bokiem monitora jest oczywiście najbardziej korzystne, czyli nie stoi ani tyłem, ani przodem do okna, stoi bokiem, praktycznie zero refleksów, czyli nie jest skośnie bokiem ku oknu, tylko po prostu najlepiej bokiem albo trochę bokiem, wręcz w przeciwną stronę niż są okno. To jest najbardziej uznawane za optymalne ustawienie dla monitora i wtedy jest generalnie najmniejsze promieniowanie, jakie wpływa na wasze gały, dlatego że jeżeli ustawicie monitor przykładowo sobie tyłem do okna i okno jest otwarte, to pomyślcie, od okna lecą sobie fotony. Jednostka światła, nieważne. Jedzie promieniowanie świetlne od okna, czyli to, co dzięki czemu macie widno w pomieszczeniach, oraz plus od monitora, czyli te, powiedzmy sobie, promieniowanie jest jeszcze większe na wasze gały. I to jest już super niedobrze. O ile dobrze widzicie na monitorze, jeżeli go ustawicie tyłem do okna, no to nie zmienia faktu, że promieniowanie plus te, które wychodzi z okna, plus te, które wychodzi z okna, plus te, które wychodzi z monitora, wpływa na wasze oczy. Jeszcze większą tą dawkę dostajecie tej radiacji. I to generalnie dobre na pewno nie jest, jak sami się domyślacie. Dlatego ustawienie boczne jest najlepsze, dlatego że radiacja praktycznie ta jest wykluczana, a od monitora jest w pewnym sensie niwelowana, ta mocna radiacja jest w pewnym sensie niwelowana przez tą wpływającą z boku. I druga sprawa, że te refleksy jeszcze tutaj nie powstają. Aczkolwiek w różnych artykułach różnie o tym pisze, ale zasada jest generalnie taka sama zawsze. Ustawić to bokiem, bo o tych radiacjach, promieniowaniach to różnie, w różny sposób pisze, ale jak się technika nie zmienia ustawienia bokiem, to jest najważniejsze, żebyście tego się trzymali. Kolejna sprawa, o czym mówiliśmy wcześniej, postawa, mówiliśmy co prawda dotyczącej głowy, ale postawa siedzenia, czyli jak najbardziej być wyprostowanym, natomiast znowu nie tak sobie usiąść, żeby być powiedzmy prosto na głowie tutaj, mieć powiedzmy głowę wyprostowaną, a natomiast kręgosłup wykrzywiony. Dobrze, jak te siedzenia wasze są tak dostosowane, aby siedzieć wygodnie. Czyli siedzicie sobie prosto. Nogi, wiadomo, też mogą mieć tutaj jakoś około kątu prostego. Siedzicie prosto, jesteście wyprostowani, wszystko macie fajnie. Trochę robotowo to może wygląda, ale dla waszego zdrowia i postawy ciała jest najbardziej wskazane. Kolejna sprawa, która jest bardzo ważna, to oczywiście stacja dysków. Gdzie macie ustawić stację dysków? I część z was ustawia ją oczywiście między nogami. Zależy, jakie biurko macie. Między nogami stacja dysków jest niedobra. Ona akurat ma różne typy promieniowania. Promieniowanie właśnie te elektromagnetyczne i tak dalej. Ona z tego, jeżeli ma wentylator typowy, to te wyziewy tam, z tego co czytałem, mają tam azbestany i tak dalej, różne po prostu z metalami jakieś tam, oczywiście nie, że jakieś tam duże ilości opiłki wypadają, tylko chodzi o takie drobne, różne wyziewy i generalnie blisko dobrze tego nie stawiać krocza. Tutaj czytałem w różnych publikacjach, że blisko umiejscowienie stacji dysków może doprowadzić do tego, że stanie się bezpłodnym, czyli po prostu usmaży wam jaja, jeżeli jesteś facetem, lub jajniki, jeśli jesteś kobietą. Generalnie stacja dysków dobrze, jeżeli jest od was oddalona na bezpieczną odległość, czyli jak macie biurka z tymi półkami na stacji dysków, to warto od razu by było wspomnieć, że te biurka, które mają półkę na stacji dysków blisko waszych nóg, to są do bani. Lepsze są te biurka, które mają z boku biurka, półeczkę, gdzie ustawia się stację, natomiast nie od strony wewnętrznej, tam gdzie macie swoje nogi. To jest super ważna sprawa. To jest do stacji dysków, czyli jednostki roboczej, a natomiast problem się pojawi, jeżeli macie laptopa. Laptopa macie, bierzecie go na kolana, idealnie tostownicę sobie bierzecie na krocze i to może być też niedobre. To jest niedobre, dlatego jeżeli macie laptopa, to od razu mówię wam albo rozwiązanie. Stosujecie stolik, na którym sobie laptop będzie stał, a wasze krocze będzie
dalej od tam jego bliskich tych obwodów, ewentualnie podkładki te pod laptopa, taką jak na kanale jakiś czas temu Modecoma czy czegoś tam testowałem. Czyli to już Was oddziela, powiedzmy sobie, od tego laptopa jakąś tam przegrodą. Podkładki chodzące to takie tam też, ale też oddziela, czy większe te podkładki, czy najlepiej właśnie stolik osobno. Wiadomo, laptop fajnie mieć sobie, bo on jest mobilny, możecie go na kolana wszędzie położyć, na kanapie, na krześle i tak dalej. Ale starać się warto, żeby jako najmniej on smażył te krocze, bo im więcej się go trzyma, to mogą być z tym problemy. Nie muszą, ale mogą mieć. To jest taka, powiedzmy sobie taka dobra praktyka, żeby nie mieć problemów potem z płodnością. Potem kolejne ważne ustawienie dotyczące jednostki roboczej, czyli komputerów stacjonarnych. Niektórzy zamykają go w szafkach. Jest, powiedzmy sobie, szafeczka, do której wkłada się tą jednostkę i się myśli, że jest fajnie. Ta szafeczka, jeżeli z tyłu nie ma, po prostu ściana żadnej nie ma, to jest ok. Natomiast jeżeli ma zabudowaną ściankę, to ten dysk, to ten twardziel, to ta jednostka robocza się może tam ugotować. Dlatego, że ona potrzebuje świeżego powietrza. Bo pamiętajcie, radiatorki, te wentylatorki tam działają i one potrzebują mieć przepływy powietrza. Jak wyrzucają te ciepłe powietrze z tyłu, to te powietrze nie powinno się odbijać od ściany i znowu wpadać na tą jednostkę, tylko po prostu sobie gdzieś wolno przepływać. Dlatego ustawianie jednostki w szafkach jest niedobre. Stawianie jednostki zbyt blisko ściany też jest niedobre. Minimalna odległość od ściany jednostki, czyli chodzi tutaj o tył jednostki, tam gdzie jest wentylator lub ewentualnie, jeżeli wentylator macie z innej strony, no to generalnie jest minimum 20 cm od jakiejś przeszkody, na której może zatrzymywać się ciąg powietrza. Czyli 20 cm od ściany to jest absolutne minimum, żeby to coś ustawić. I laptopy, no, swoją drogą, no, mają ten wyrzut powietrza albo z boku, albo z dołu. No i tutaj albo podkładki chłodzące możecie stosować, albo generalnie te podkładki innego typu, które mają niezablokowany ten dopływ, odpływ ciepłego powietrza, czyli jakieś tam żebrowania, jakieś tam prześwity i tak dalej, a ewentualnie na, właśnie postawić go na, tak jak ja tutaj na stoliku, one mają przecież też nóżki i sobie ten przepływ powietrza jakiś tam swobodny następuje. I o takich bezpiecznych zasadach to jest tyle. Natomiast tutaj warto mieć rozwagę, bo każdy, no dobra, nie każdy, ale tacy jak ja, siedzą przed tym komputerem naprawdę bardzo dużo czasu się przed nim spędza. I jeżeli macie tą stację dysków blisko krocza czy laptopa cały czas na kolanach, no to na pewno może się nieciekawie odbić, bo pamiętajcie, to jest dosyć duże promieniowanie elektromagnetyczne. Potem te jeszcze monitor, jeżeli jest wszystko źle ustawione i każdy jest tam powykrzywiany całkowicie, no to tak nieraz może być jak w tych śmiesznych zdjęciach w internecie publikowanych, jak wyglądają informatycy i tak dalej. Warto mieć w tym rozwagę i starać się jakoś tak zadbać o to, żeby to jak miało najmniejszy negatywny wpływ na nasze zdrowie. Czyli no, powiedzmy sobie, stosujecie albo stolik, albo dobry stolik pod laptopa, albo dobre biurko pod komputer stacjonarny. Na pewno przemyślane rozwiązania. Nie idziecie, widzicie, o, przecena. I bierzecie pierwsze lepsze, które no niestety usmaży Wam kochones. Lepiej przemyśleć, co nabyć oraz jak już to macie, to jak to ustawić, żeby było jak najbardziej korzystne. Dlatego, że no, wzrok to sobie bardzo łatwo skrzanić właśnie przez monitory. Tym bardziej, że przed telewizorem to siedzicie w większej odległości, z reguły siedzicie w większej odległości, natomiast przed monitorem no to część osób no jednak dosyć blisko, a to wali po oczach niesamowicie. Natomiast jak się jest młodym, jeszcze tu warto wspomnieć, że no, grają młodsze osoby w gierki. No, i te gierki mają różne wybuchy, ten ekran po prostu zmienia się, te kolory, te błyski, to tak dynamicznie się zmienia, że jeżeli ktoś będzie blisko tego siedział, to naprawdę bardzo łatwo sobie szybko zwalić wzrok. I nawet czy macie tą technologię tych monitorów, że mniejsze tam promieniowanie, mniejszą radiację one mają, to i tak one radiację mają. Bo wszystko, co będzie błyskało, zmieniało obraz, zmieniało kolory, to i tak radiację mieć będzie miało. I z mojej strony to tyle. Jeżeli ktoś mógłby coś więcej dodać do tego tematu, to zapraszam poniżej do napisania tego w komentarzu. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie. Cześć!